Intymność. Drodzy, to temat naszego drugiego wykładu z Ewangelii według świętego Jana. Słowo może, które nie najlepiej oddaje to, o czym będziemy chcieli dzisiaj tutaj mówić, ale ja to gdzieś tak odbieram. Kiedy ostatnio czytałem Ewangelię według świętego Jana, to właśnie spotkania z ludźmi, i to nie z tłumami, zrobiły na mnie niesamowite wrażenie i taki jest układ Ewangelii według świętego Jana, że te spotkania, można powiedzieć, są jak klamra, która spina całe świadectwo. Bo zaczyna się przecież od uczniów, którzy przychodzą do Jezusa. Następnego dnia, to jest dalej pierwszy rozdział Ewangelii według świętego Jana, następnego dnia, kiedy Jezus pojawia się, Jan ponownie składa świadectwo, oto Baranek Boży i dwójka Jego uczniów. Idzie za Jezusem, spotyka Jezusa i zadają bardzo dziwne pytanie: Panie, gdzie mieszkasz? Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, bo to jest pytanie z czapy, no, można powiedzieć, takie głupie pytanie. No, idą za tym, którego wskazuje Jan i zadają pytanie, gdzie mieszkasz. Ale dla mnie właśnie w tym wszystkim ujawniają się dwie bardzo istotne rzeczy. Po pierwsze, no taka, można powiedzieć, niepewność. No bo co powiedzieć? Jakie pytanie zadać? Jak się do tego wszystkiego ustosunkować? Z drugiej strony są to uczniowie Jana, którzy no muszą czuć się też w pewien sposób dziwnie, bo oto są uczniami Jana, zaufali temu, który głosi chrzest upamiętania. Zaufali temu, do którego ciągną tłumy i teraz pójść mimo wszystko za innym. Jest w tym spotkaniu duża doza niepewności, co będzie, jak będzie, jak to wszystko będzie wyglądało. I tak sobie myślę, że czasami to taki rodzaj spotkania mamy też dzisiaj współcześnie, kiedy ktoś przychodzi do kościoła, do parafii. No i też mówi, że jestem zainteresowany albo chciałbym porozmawiać. No, bardzo często w tym jest wiele takiej niepewności. No bo z jednej strony, czy to jest rzeczywiście to, czy mogę być na 100% pewien, czy przypadkiem nie zdradzam miejsca kościoła, z którego wyszedłem. Jak zareagują ci, którzy, tak jak tutaj w przypadku Ewangelii, co powie Jan, czy Jan nie poczuje się dotknięty. No to jest właśnie wszystko gdzieś w tym jednym spotkaniu dla mnie kłębi się i pokazuje, że w tych spotkaniach jest dużo takiej intymności, niepewności tego, nawet co powiedzieć. I odpowiedź Jezusa jest fantastyczna. Pójdźcie, zobaczcie. Bo cóż innego można powiedzieć? Albo cóż lepszego można zaproponować? Ja muszę wam powiedzieć, że kiedy po raz pierwszy tak zrozumiałem te słowa Jezusa, od tego momentu, kiedy ktoś przychodzi do parafii, kiedy właśnie spotykamy się na rozmowie, kiedy ktoś wyraża zainteresowanie Kościołem, ja po prostu proponuję nic innego, jak dokładnie to, co powiedział Chrystus. Przyjdź i popatrz. Przyjdź na nabożeństwo, pobądź na spotkaniach, zobacz, jak się czujesz, zobacz, jak to wszystko wygląda. Dopiero potem przyjdzie czas na nauczanie, dopiero potem przyjdzie czas na kolejne spotkania, dopiero potem też zaczną rodzić się pytania. I tak zaczyna się Ewangelia według świętego Jana, jeśli chodzi o spotkania. Właśnie od tej niepewności, tej intymności w pytaniu, które wydaje się dziwne, ale tak naprawdę myślę, że oddaje prawdę o tym, jak często czujemy się, kiedy nie wiemy, co powiedzieć. To jest trochę tak jak w miłości, nie? Kiedy jesteśmy zakochani, czy byliśmy zakochani po raz pierwszy, nie. Czy mieliśmy od razu pełne odpowiedzi, czy pytania na wszystko, czasami trzeba po prostu pomilczeć. I to jest to pierwsze spotkanie, na które chciałem zwrócić uwagę. Zrobimy sobie malutki przeskok do trzeciego rozdziału Ewangelii Jana, kiedy mamy kolejne spotkanie, spotkanie jakże inne. Spotkanie z Nikodemem, spotkanie z człowiekiem religijnym, spotkanie z człowiekiem pobożnym, z człowiekiem, który też chce zachować, można powiedzieć, pewną intymność w tym spotkaniu, przychodzi w nocy. To nie jest tylko kwestia tego, że się bał, że obawiał się, co powiedzą inni.
Myślę, że chciał mieć pewność tego, że to jest spotkanie między nim i Jezusem. My mówimy czasami o tym, że trzeba mieć ten cichy czas, znaleźć gdzieś to miejsce. Nikodem znalazł takie. I choć ta historia, ta opowieść, to spotkanie bardzo często jest jakby tłumaczone jako konieczność nowego nawrócenia, ja chcę zwrócić uwagę na rzecz zupełnie inną dzisiaj. A mianowicie to jest spotkanie z człowiekiem, który żyje już w pewnym gorsecie swojej pobożności. W pobożności, która miała mu pomagać. W pobożności, która miała mu ułatwiać kształtowanie jego życia duchowego. Ale drodzy, gorsety mają swoje zastosowanie i mają swoją rolę wtedy, kiedy układ kostny się jeszcze kształtuje. Wtedy, kiedy jeszcze nie następuje pełne skostnienie. Wtedy, kiedy już nastąpi pełne skostnienie, gorset jest tym, co przeszkadza, co zawadza. Myślę, że ta historia i można powiedzieć to mijanie się w pytaniach i odpowiedziach Jezusa i Nikodema pokazuje, jak trudno jest Nikodemowi nawiązać kontakt, jak trudno jest Nikodemowi zrozumieć słowa Jezusa Chrystusa, bo jest gdzieś skrępowany gorsetem swojej pobożności. On też przychodzi do Jezusa i od razu chce go gdzieś włożyć. Panie, wiemy, że przychodzisz od Boga, przecież nikt takich rzeczy nie mógłby czynić, jakie ty czynisz, gdyby nie był posłany od Boga. Od razu gdzieś włożenie i Jezus kompletnie zaczyna rozbijać jego myślenie o tym, co to znaczy być posłanym od Boga, co to znaczy być pobożnym. Zupełnie nowe pojęcia dla Nikodema niezrozumiałe, co to znaczy na nowo się narodzić. To nie jest takie proste i drodzy, myślę, że ta historia, kolejne spotkanie Jezusa i człowieka, jest historią pokazującą, jak religijność, która przecież ma nam pomagać, pobożność, która ma nam pomagać w tym, by być bliżej Boga, by iść ścieżką, którą daje nam Bóg, bywa tak, że staje się tym, co sprawia, że kiedy przychodzi do spotkania, my jesteśmy nie tyle nieprzygotowani, ale jesteśmy skrępowani. My spotkamy Nikodema jeszcze później w Ewangelii według świętego Jana. Myślę, że ktoś może powiedzieć tak, Jezus z buta troszeczkę go potraktował, ale jak zobaczymy spotkanie z uczniami, zobaczymy spotkanie z Nikodemem, zobaczymy kolejne spotkanie, to jest trochę tak, że każdy człowiek jest w innym miejscu swojego życia. Każdy człowiek ma inny bagaż swoich doświadczeń. Każdy człowiek inaczej bywa skrępowany lub nieskrępowany przez swoją religijność. To wszystko sprawia, że nie ma jednej metody, jednego zwracania się do człowieka. To jest to, czego w tej chwili potrzebował Nikodem. Chociaż jak zobaczymy, nie wszyscy faryzeusze, niestety nie wszyscy faryzeusze będą rozumieli to, z czym Jezus przychodzi. Nikodem, można powiedzieć, jest tym przykładem pozytywnym. Tego, który gdzieś dopuszcza jeszcze pod swój gorset. To nie jest już pancerz, to jest jeszcze gorset, który można zdjąć. Zupełnie inne będzie kolejne spotkanie, do którego teraz was zapraszam. Te pierwsze rozdziały Ewangelii Jana to właśnie takie spotkania z pojedynczymi osobami. Tu jeszcze nie widać tłumów. Ten tłum jeszcze nie ciągnie. Jezus idzie z uczniami, z swoją wybraną grupą. Jak czytamy w czwartym rozdziale Ewangelii według świętego Jana, Jezus dociera gdzieś do Samarii, rozmawia z Samarytanką i muszę powiedzieć, że dla mnie to jest fascynujące spotkanie nie tylko dlatego, że Jezus rozmawia z kobietą, nie tylko dlatego, że ta historia jest jakby inna, że zadaje się z Samarytanami. Tu jest właśnie to, o czym mówiłem, że Jan pisze do helenistów, pisze do tych, którzy nie znają rzeczywistości Izraela i pewne rzeczy będą wymagały już wytłumaczenia. Chociaż sam Jezus nie chrzcił, to też jest tłumaczenie, ale Żydzi nie zadają się Samarytanami. Dla mnie ta historia jest historią pokazującą, że Jezus pozwala człowiekowi mówić szczerze. Doprowadza do sytuacji, w której człowiek nie boi się swojego życia. Bo
to jest przecież niesamowicie wyzwalające. Ta rozmowa z Samarytanką, ona ma nie tylko swój wymiar religijny, tego, gdzie się oddaje kult Bogu, od kogo pochodzi zbawienie, ale dla mnie ta rozmowa ma niesamowity wymiar właśnie tego, że przy Jezusie człowiek może czuć się wolny. Ta kobieta mówi wprost. Jezus pozwala jej mówić o jej sytuacji życiowej. Pozwala jej się zupełnie odkryć z tym wszystkim i co więcej, Jezus jej w żaden sposób nie potępia. To jest spotkanie, które może być punktem wyjścia do nowego życia, do nowego poznania. I drodzy, zachęcam też do takiego spoglądania na tę historię, byście spróbowali odczytać i zobaczyć, jak niesamowitym darem jest to, kiedy możemy stawać przy Chrystusie i niczego nie ukrywać. Nasze życie składa się z wielu tajemnic, mniejszych, większych. Czasami pewne historie pomijamy, czasami pewne historie ubarwiamy, pewnych rzeczy nie mówimy. Przy Jezusie możemy czuć się zupełnie wolni, niczego nie musimy udawać, niczego nie musimy ukrywać. I to jest niesamowity dar, bo jeśli czujemy się uwolnieni od całego balastu, myślę, że możemy czuć się wtedy też wolni, by zobaczyć, jaką drogą kroczyć ku życiu. Drodzy, kolejnym wyzwalającym spotkaniem jest spotkanie, które mam opisane w 5 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, kiedy Jezus chyba przez owczą bramę wchodzi i przychodzi do sadzawki Betesda, to jest dość bliska odległość. Tam mamy spotkanie z człowiekiem, który od wielu lat czeka, ale nikt nie jest w stanie mu pomóc, żeby go wrzucić do tej wody wtedy, kiedy nastąpi poruszenie. Jezus zadaje mu pytanie, czy chcesz być zdrowy, czy chcesz być uzdrowiony. I ten człowiek szczerze mówi o swoim żalu. Szczerze wypowiada tak naprawdę to, jak wygląda jego życie. O tym można powiedzieć trochę bez nadziei jego egzystencji. I dla mnie, kiedy tak spoglądam na to spotkanie, to muszę powiedzieć, że ono uczy tego, jak ważne jest szczere mówienie również o swoich odczuciach. My gdzieś zatraciliśmy to w pewien sposób w naszej religijności. Gdzieś oczekujemy, że kiedy pojawia się jakieś pytanie, należy we właściwy sposób odpowiadać albo milczeć. Natomiast to jest ważne, kiedy jesteśmy w stanie szczerze powiedzieć, nawet o swojej beznadziei, nawet o tym, że nie widzimy już dla siebie w pewnych sytuacjach ratunku, tak naprawdę dajemy sobie szansę nie na to, że ktoś nas wrzuci do poruszonej wody, ale dajemy sobie szansę na to, by w pełni zrozumieć słowo Jezusa. I drodzy, można powiedzieć, od tego momentu jakby ta pierwsza klamra domyka się, od tego momentu Ewangelia Jana staje się Ewangelią pełną, Ewangelią wielu emocji, tłumów, które podążają, sporów, które będą się działy. Będziemy mieli jeszcze gdzieś, można powiedzieć, w środku tej całej nawałnicy to jedno spotkanie z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie. No, z kobietą, pytanie zawsze, gdzie jest ten facet, to jest inna sprawa. Ale to też jest spotkanie, w którym ostatecznie Jezus zostanie sam. Sam i ta kobieta. I dla niej słowa Jezusa też będą słowami uwalniającymi, bo będą to słowa nie potępiające, ale dające wskazanie na to, jak powinno wyglądać jej życie. I to jest niesamowite, że przecież słowa Jezusa gdziekolwiek nas dotykają, w jakimkolwiek momencie naszego życia są, jesteśmy, to przecież są po to, by wprowadzać nas na drogę prowadzącą ku życiu. I drodzy, można powiedzieć, ta druga klamra tych spotkań, bo tak jak powiedziałem, dla mnie Ewangelia Jana jest spięta tą klamrą spotkań, nie z tłumami, ale z osobami, zaczyna się od krzyża Jezusa Chrystusa. To jest niesamowicie przejmująca scena, kiedy pod krzyżem widzimy umiłowanego ucznia, kiedy widzimy Matkę Jezusa. I tak jak mówię, to jest dla mnie niesamowicie przejmująca scena, bo Jezus, który cierpi, Jezus, który umiera, Jezus, którego godziny, minuty są już policzone, jest tym, który spogląda na najbliższych, na tych, którzy są przy krzyżu. I można powiedzieć, łączy ich.
On nie daje im wtedy niesamowicie wielkiej nadziei, nie mówi o zmartwychwstaniu, nie mówi o odnowie życia, ale nawet w tej chwili Jezus daje im poczucie bezpieczeństwa, bo być może na tę chwilę właśnie tego potrzebowali. Niewielkich słów, których i tak by nie zrozumieli, ale tego bezpieczeństwa i wskazania tego, jak może wyglądać ich najbliższy dzień, jak może ich wyglądać ich najbliższy tydzień. To jest też pociecha, która płynie z Ewangelii, że nie zawsze musimy mówić i od razu odnosić wszystko kiedyś tam gdzieś życie wieczne, ale pokazać, że słowo Jezusa może być słowem na każdy dzień. Można powiedzieć, to jest trochę tak jak człowieka, który wstaje z jakiejś choroby, z łóżka, nie stawia się od razu w pełni życia, by biegał, ale by mógł zrobić ten pierwszy krok, by krok po kroku mógł wracać do życia. I to jest ten początek tej drugiej klamry, bo potem przecież mamy niesamowite spotkanie, domykające spotkanie Jezusa z Piotrem. To kolejne takie dojmujące spotkanie Piotra, który no, czuje się źle. To chyba mało powiedziane. Piotra, który no, jest gdzieś, pomimo tego, że biegł do grobu, pomimo tego, że jest wśród uczniów, którzy spotkali zmartwychwstałego, no, jest tym, który gdzieś w sobie czuje taki oścień, choć to nie jest Pawłowe, przepraszam, Piotrowe, bo to Paweł będzie potem o tym ościeniu mówił, czuje gdzieś w sobie to kłucie, bo przecież on jest tym, który się zaparł Jezusa. I to spotkanie Jezusa i Piotra jest też pokazaniem, że nawet wtedy, kiedy nasze życie było życiem w zaparciu się Jezusa, może być życiem na nowo postawionym na właściwej ścieżce. To jest ta klamra domykająca, kiedy Jezus troszczy się o każdego, by będąc w służbie, będąc w kościele, głosząc Ewangelię, nie nieść w sobie gdzieś ciągle jakiegoś bólu. To jest ważne, bo drodzy, trudno mówić o służbie w kościele, to tak już teraz odnoszę do współczesności, kiedy człowiek jest poraniony, kiedy człowiek czuje, że gdzieś ma w sobie jakiś taki balast złych emocji, złych doświadczeń, bo przecież mamy głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie, dobrą nowinę. Z jednej strony wychodzimy na ambonę i głosimy, no a potem? A potem dzwonimy, potem piszemy, potem narzekamy, potem psioczymy. Jezus uwalnia Piotra właśnie z tego wszystkiego, by mógł z siłą, z mocą być tym, który głosi Ewangelię o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, by mógł być tym, który będzie prowadził i budował Kościół Boży w Jerozolimie. Drodzy, zachęcam do tego, by przeczytać Ewangelię Jana i zwrócić uwagę właśnie na te fragmenty spotkań, bo ich jest więcej. Spotkań Jezusa z ludźmi, zobaczyć, jak różnie one wyglądały, ale wszystkie po to, by człowiek mógł odnaleźć się na swojej drodze do Boga. Dziękuję za kolejny wykład. Zapraszam na następny.